No właśnie, jak wrażenia? Dosyć oczywiste, jesteśmy bardzo szczęśliwi i cieszymy się z tego, co się wydarzyło. No, trudno by się było nie cieszyć, więc tyle na razie mam do powiedzenia. Ja dodam od siebie, że również jestem bardzo szczęśliwy i dumny z kolegów z zespołu. Właśnie, to nie był łatwy projekt, czy łatwy taka współpraca? Okazało się, że był bardzo łatwy, ponieważ zgraliśmy się idealnie, bardzo dobrze się bawiliśmy przy wymyślaniu. To było naprawdę świetne doświadczenie. Która kategoria Wam najbardziej przypadła do gustu? Ogólnie ostatnia, bo to było taki freestyle i to było, myślę, że rybnicka publiczność była szczęściarzami, bo mogli zobaczyć numery, których tak naprawdę już pewnie nigdy więcej nikt inny nie zobaczy. Ale warto było tu być, bo to były same petardy. 6 naprawdę super numerów. Czy taka forma Rika Wam odpowiada? Tak powinien Rik być kontynuowany w taki sposób? Myślę, że to jest dobry kierunek, bo te projekty, które powstają z połączenia różnych osób z różnych grup kabaretowych, czy aktorów, czy stand-uperów, okazuje się, że atmosfera pracy się zmienia i z taką dużą radością podchodzimy do tworzenia nowych rzeczy. Taka nowa energia, więc myślę, że chyba o to chodzi. I życzę Rikowi, żeby to utrzymał i żebyśmy się spotkali w przyszłym roku w jakichś konfiguracjach pewnie. Słuchajcie, jeszcze raz panowie, że podzielicie się tymi numerami, że inni chłopcy wezmą jedne numery, inne, czy nie ma szans? To są wspólne numery, więc nie ma się co dzielić. One są po prostu tak samo nasze, jak i chłopaków, więc... Dokładnie. Nawet dzisiaj rozmawialiśmy o tym, żeby projekt Brutalne Pieszczoty kontynuować. Oprócz naszych jakby solowych ścieżek, jeszcze mówimy o zespołach, ale myślę, że ten projekt dopiero się narodził i jeszcze długo, długo nie umrze. Okazało się, że mamy 6 raczki syjamskie i lepiej jej nie rozdzielać.